Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Joken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle, a dzisiaj będzie poradnik odnośnie głównego bohatera. Nie mylić tego oczywiście z kapitanami, ponieważ, moi drodzy, o kapitanach mieliście poprzedni odcinek, dokładnie wczorajszy, więc jak sobie, drogi widzu, zobaczysz w playliście, to dowiesz się wszystkiego odnośnie kapitanów. Tutaj między bohaterem a kapitanami, no, różnica jest podstawowa, że każdy kapitan, każdy z kapitanów, którego masz, ma cechy przypisane do siebie, które oddziałowują na tego kapitana, lub w przypadku Helenki, wiadomo, jeśli ona jest w mieście, oddziałowują te cechy na całe miasto. W przypadku bohatera dotyczy to wszystko, te cechy, które tutaj ustawiamy, dotyczą niejako całego miasta, ale również dotyczą kapitanów, czyli te cechy, które tutaj będziemy ustawiać i pokażę Ci, jak to ustawić, będą oddziaływały na wszystkich innych, również Twoich kapitanów. Także to taka ważna rzecz. Ja tutaj sobie też kapitana muszę szybko zamienić na Aurorę, bo ona ma dobre ubrania, a szkolimy wojska. I też zaraz, drogi widzu, zobaczycie, będziecie mogli to porównać z moimi poprzednimi odcinkami, jak u mnie pewne rzeczy się zmieniły. A zmieniły się, myślę, dość mocno. I zaczynając od tego, bo dotyczy to właśnie głównego bohatera, no to cały czas będę, drogi widzu, powtarzał tą rzecz, o której mówiłem niejednokrotnie, aby głównego bohatera nie awansować zbyt szybko. Tak, dobrze słyszysz, żeby zbyt szybko go nie awansować. To znaczy, awansując zbyt szybko bohatera, zwiększasz sobie poziom trudności. Ja to dokładnie też tłumaczyłem, że lepiej awansować wyżej kapitanów. No, powiedzmy tutaj mowa o kapitanie walecznym, niech będzie to, jak widzisz, drogi widzu, Kleopatra. Ona u mnie jest znacznie wyżej niż nasz główny bohater. I w taki sens, taka kolejność ma sens. Natomiast jeśli miałbym mieć Kleopatrę na 168 levelu, to szczerze mówiąc, prawdopodobnie bez wydawania realnych pieniędzy w tę grę, no, nie udało mi się, by to tutaj grać czy zwyciężać. No, jest wyjątkiem Animatore, no, która już w zasadzie będzie miała 165 poziom, niewiele mniej od bohatera. Natomiast Animatore, pamiętajcie, że używam do marszy grupowych, więc nie ma tego zastosowania. W przypadku Cartera, no, jest on o wiele niżej, natomiast Cartera leveluje sobie według jego cech, bo pamiętajcie, że Carter ma eksplorować krypty. Ale tak jak mówię, ja tutaj nie będę naszych kapitanach opowiadał, bo nie tego dotyczy ten odcinek. Dziś skupiamy się na głównym bohaterze, także pamiętaj, aby zbyt szybko go nie awansować. No i ktoś z Was zapewne powie, no dobrze, Joken, ale mówisz nie awansować zbyt szybko. Jeszcze parę odcinków temu miałeś głównego bohatera na 144 czy 5 levelu, nagle masz prawie 170 level głównego bohatera. Zgadza się, drogi widzu, jak najbardziej masz rację, więc szybko awansowałem głównego bohatera i jeszcze parę leveli go spokojnie będę podnosił. Zrobiłem to akurat przy okazji wydarzenia Armageddon. To jest to wydarzenie do levelowania głównego bohatera. Ono tak średnio raz na 2 tygodnie, widzę, się pojawia, raz na 3 tygodnie, to już musicie obserwować. No i to wydarzenie dało mi właśnie awans głównego bohatera. No więc dlaczego go awansowałem? No, odpowiedź jest, drogi widzu, bardzo prosta. Ja, może będzie następny odcinek, bo chcę Wam też ten poziom trudności właśnie pokazać, więc będzie, drogi widzu, następny odcinek jeszcze raz nagrany ze zrywu starożytnych, ze starożytnego potwora. Ja wiem, że już taki odcinek był, natomiast będzie on jeszcze raz pokazany, abyście mogli sobie porównać. Póki co musicie mi uwierzyć na słowo, a fakty przedstawię Wam w następnym odcinku. I właśnie ten zryw starożytnych będzie dla nas przykładem. Ja mogę tu kliknąć, natomiast tutaj nic nie pokażę Wam, no bo nie jest aktywne to wydarzenie. Tak mówiąc w wielkim skrócie, ja awansowałem swoje wojsko na G7. Już mam w 100% G7 awansowane wojsko. I ono jak najbardziej, drogi widzu, ma związek z naszym głównym bohaterem. Zaraz Ci to udowodnię. Zobacz, mam wszystkie wojska awansowane na poziom G7. 4 mam wyszkolone jednostki, także na full mam wyrobione G7. Oznacza to w praktyce, drogi widzu, to, że kiedy miałem jeszcze G6 i w ogóle nie ani jednego G7 nie miałem zleconego, to mój poziom trudności był o wiele łatwiejszy. Przykład może być właśnie chociażby z tymi
skarbcami starożytnych, gdzie skarbiec starożytnych, który mogłem postawić, miał z tego co pamiętam 35 poziom. W tej chwili, drogi widzu, jak widzisz, ten poziom już jest 39. Znaczy mógłbym 35 też zbudować, natomiast w klanie mamy taką zasadę, aby te skarbce budować jak najwyższe. Czyli jak widzisz, ten poziom trudności już mi wzrósł. I to się wiąże z głównym bohaterem, do tego zaraz przejdziemy. Druga sprawa to jest właśnie zryw starożytnych. To jest drugi przykład, gdzie ten poziom trudności mi znacznie wzrósł przez wojska, które mam, bo powiedzmy, że takie minimum, jakie musiałem osiągnąć, aby powiedzmy otworzyć wszystkie 13 skrzyń klanu, to mówię, w następnym odcinku wam to pokażę. Póki co tylko tak bardzo obrazowo wam to staram się wytłumaczyć. Wszystkie 13 skrzyń klanu, aby otworzyć, musiałem w zrywie starożytnych zdobyć około 400 tysięcy punktów. W tej chwili, kiedy mam G7, no, poziom trudności znacznie wzrósł i w tej chwili muszę zdobyć minimum 1 400 000 punktów. Tak, drogi widzu, 1 000 000 punktów muszę zdobyć więcej we zrywie starożytnych. I tutaj bohater, no jakby nic do tego nie ma, to zależy od wojsk. Więc właśnie, skoro ten poziom trudności mi wzrósł i tak mi wzrósł, więc podnosząc poziom bohatera, ja w tym momencie sobie nie szkodzę, a pomagam. I to jest moje uzasadnienie, dlaczego na tym etapie, kiedy awansowałem wojska, podniosłem poziom bohatera, tak? Dlatego między innymi, żeby przejść do tych punktów talentu, którymi będziemy się w dzisiejszym odcinku właśnie zajmowali. Pokażę ci, jak je ustawić. I dzięki temu, że awansowałem o 20 leveli naszego głównego bohatera, za każdy level prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, jest 10 tych punktów talentu, no to łatwo wyliczyć, że miałem do dyspozycji 200 punktów talentu więcej, które wpływają na wiele rzeczy. I to, że właśnie te punkty dobrze przyznałem, tutaj mogę wam pokazać na przykład armia, koszt szkolenia armii też mi troszeczkę zmalał, ale przede wszystkim znowu wróciliśmy do fajnego czasu szkolenia wojsk. To jest 9 godzin, no widzicie, no to jest bardzo fajny koszt. Oczywiście na to odpowiada również Helena i ubrania kapitanów, którzy są w mieście, no tu już nie będziemy do tego aż tak mocno wchodzili w szczegóły, bo tak jak widzisz, tu się wiele rzeczy z tym wiąże, natomiast ten koszt faktycznie po dobrym ustawieniu tego mi znacznie, znaczy ten czas szkolenia jednostek mi w dużym czasie zmalał, przy czym jeszcze tego czasu aż tak nie ustawiałem, skupiłem się na innych rzeczach, które ci zaraz pokażę. Również, drogi widzu, dość mocno dzięki temu, że zaoszczędziłem punkty, wzrosło mi tempo produkcji srebra. Tam z tego co pamiętam miałem 480 tysięcy na godzinę. W tej chwili, jak drogi widzu widzisz, jest 510 tysięcy. No jakby nie patrzeć, 30 tysięcy srebra mam więcej na godzinę, no to przez 10 godzin jest to 300 tysięcy. No nie jest to niby dużo, ale wiecie, grosz do grosza zbierze się kokosza, nie? Także to jest jedna z tych rzeczy, na którą trzeba zwracać uwagę. I jeśli chodzi właśnie o ten poziom trudności, to może ja to ci w mieście pokażę, bo pamiętasz, drogi widzu, jak awansowałem, w ogóle chciałem już, robiłem te przygotowania na G7, tak? No to musiałem kapitol nasz ulepszyć na poziom, wtedy był 35. Jeśli dobrze pamiętam. No oczywiście jest to drogie i to takie przygotowania do wyższego poziomu wojska trwają, więc ja też nie będę tego bohatera, wiecie, w nieskończoność awansował. Natomiast teraz, jeśli chciałbym G8 awansować, bo G7 już mam, robię przygotowania do G8. One będą trwały pewnie z 2-3 miesiące, bo to jest bardzo drogi proces. A chcę to widzowie oczywiście zrobić w miarę możliwości za darmo. W sensie nie płacąc dużo pieniędzy, żeby kupować złoto, mówiąc tak bardziej wprost. Więc moi drodzy, teraz jeśli chciałbym sobie awansować na G8, to zobaczcie, jednym z ważniejszych tutaj rzeczy, oprócz budynków, których ulepszenie jest drogie, jest bohater 200 poziomu. Także moim celem będzie stopniowe rozwijanie bohatera do 200 poziomu. Ale nie będę tego robił zbyt szybko, będę robił powoli, w międzyczasie ulepszając sobie budynki. Także to jest taki przykład, no podstawowy przykład, kiedy bohatera musisz podnosić jego poziom, no bo od tego, jak podnosisz poziom bohatera, będzie zależało zwiększenie wojsk. I to w każdym levelu, niezależnie na którym jesteś,
drogi widzu, wygląda to identycznie. Tak, tam mogą się różnić te poziomy tego głównego bohatera. Pamiętam, że chyba ostatnio miałem 120 poziom jako wymagany. Nie, przepraszam, 140 poziom był wymagany na G7, na G6 bodajże 120 albo 100. Dokładnie już teraz nie pamiętam, jak to wygląda na niższych levelach, no ale to ty, drogi widzu, możesz sobie sprawdzić i sprawdzisz to zawsze w ten sposób, że kiedy będziesz chciał kapitol, bo zawsze od kapitola, o kapitolu to się zaczyna, tak? To, że tam wiadomo, inne budynki musisz mieć, tuż tej gałęzi budynków ci nie będę pokazywał, no bo nie o to chodzi. Zawsze ci, jak sobie klikniesz na kapitol i masz go na maksymalnym levelu, no to ci pokażę, co musisz zrobić, żeby na następny level przejść. U mnie jest to bohater 200 poziomu. Jeśli chcesz osiągnąć G7, to tutaj z pamięci mogę ci powiedzieć, że tutaj musi być wtedy bohater 140 poziomu. Więc ja oczywiście jeszcze nie dążę do tego kapitolu, bo to jest, mówię, długi, długi proces, natomiast podniosłem sobie tego bohatera nie po to, żeby levelować już na G8, bo to jest bardzo długi proces. W tej chwili podniosłem sobie bohatera, żeby zdobyć te punkty talentu. Tak, te punkty talentu, które tutaj też mamy wypisane, jakby nie patrzeć. Zobaczcie, talenty. I to są talenty, które jakby oddziałowują na innych kapitanów, tak? Czyli jeżeli mamy koszt eksploracji krypt zwykłych czy rzadkich, czy tam, jak widzisz, no to się gdzieś tam epickich, tak? Ogólnie krypt to dotyczy wszystkich krypt, to też żebyście wiedzieli, nie? Koszt eksploracji krypt to jest na wszystkie krypty, czyli koszt eksploracji krypty mi się zmniejsza, no tam w zależności, jaką kryptę eksploruję. No nie będę tego liczył, to już każdy z was sobie u siebie może policzyć, jak was to tak bardzo interesuje. Tak, kolejna rzecz, która, no, zaraz wam pokażę, jak mam to ustawione i zobaczycie, że te moje ustawienia dały mi takie wyniki, to żebyście też wiedzieli, bo to jest metoda właśnie, jak ustawić te punkty w bohaterze, aby, no powiedzmy, dały one maksymalne wyniki, tak? U mnie maksymalny wynik, jak widzisz, drogi widzu, to jest produkcja srebra w mieście 260%, czyli no bardzo ładny wynik i dlatego też nam wzrosła produkcja srebra, nie? Tam żywności to się nie skupiałem, akurat od żywności uważam, że jest Helena, więc wiecie, na żywności się nie skupiam, bardziej dla mnie, czy zasobach budowlanych też się nie skupiam. Dla mnie niejako najważniejsza jest właśnie nasza Helenka, która od tego jest, tak? Także tutaj też, żebyście mieli to na uwadze. No tutaj punktów doświadczenia czy podboju akurat nie mieliśmy zbyt dużo, tam nie było, ale zobaczcie, siła gwardzistów plus 150%. Siła jednostek latających. Pragnę ci, drogi widzu, zwrócić uwagę, że gryfy bitewne są same w sobie już bardzo silnymi jednostkami i jeszcze do tego 250% mamy więcej. Czy przy każdym ataku nasi gwardziści, a gwardziści to również są gryfy bitewne. Zobaczcie, jak to fajnie też jest zrobione, że siła gwardzistów, czyli na całych gwardzistów, którymi atakujemy potworów, ta siła jest 150%. Ja to przetestuję właśnie na starożytnym dzisiaj, za tamte 8 godzin, czy ile my mamy tego starożytnego. Jednostki latające 250%, strzeleckie, bo strzeleckie też bierzemy, piechotę, jeźdźcy. Zobaczcie, jak to pięknie, plus 200-250%. Inżynierów, moi drodzy, sobie nie ustawiałem i dlatego jest niski poziom. To już jest wasza sprawa indywidualna, bo jeśli robicie ataki korpus inżynierów, no to są zawsze te katapulty i tak dalej. No skoro ja ataków jako takich nie robię i mniej używam, widzowie, tych wszystkich, powiedzmy, katapult, no to wiadomo, że no nie traciłem swoich punktów, bo tych punktów niby tak dużo jest, ale potem się okazuje, że jest ich bardzo mało, nie? Zobaczcie, siła potworów. Specjalistów sobie nie podnosiłem aż tak siły, ponieważ specjalistów bardzo rzadko dodaję. Sporadycznie mi się zdarzy do potwora dodać, mimo że tam pisaliście w komentarzach, że oni się nie nadają, ale ja ich tylko symbolicznie, widzowie, zawsze dodaję, aby mieć więcej punktów i to daje więcej punktów. Kiedyś takie porównanie możemy sobie zrobić, jakie są punkty za atak na przykład na starożytnego, kiedy biorę specjalistów, a kiedy biorę na przykład tylko tych gwardzistów jeszcze mniejszego poziomu, nie? Chodzi o to, że armia musi być wymieszana. I zobaczcie, znowu mamy skuteczność eksploracji krypt. To wszystko, co tutaj czytacie w tych cechach bohatera, w tych talentach,
wpływa, to na przykład wpływa na Cartera, tak? Zobaczcie, rzadkie krypty, zwykłe krypty. No mógłbym to przetestować, gdybym Carterem uderzył na kryptę 25 poziomu, to byście mieli takie 100-procentowe porównanie, czy na raz bym ją otworzył. Natomiast w tej chwili, widzowie, wam tego nie pokażę, jak to działa, ponieważ nie mam tyle smoły, aby tak wielką kryptę eksplorować. Tam wiadomo, te podwójne eksploracje krypty, no masa, no nie będę wam jakby tutaj wszystkiego tłumaczył, co znaczy, no bo to każdy z was może sobie zobaczyć u siebie. Ja jeszcze, zobaczcie, zwróciłem uwagę i sobie to u siebie pozaznaczałem, żeby tempo szkolenia ogólnie różnych wojsk mi również wzrosło. No i widzicie, znaczy wzrosło, czyli zmalało, tak? No bo mamy większy procent, to mniej. Ja wiem, że to tak jest skomplikowane i dlatego, widzowie, zobaczcie, jak wchodzimy w armię, dlatego, że te procenty weszły, to tak około jednego dnia mi tu zmalało. I ten czas właśnie też u mnie się wahał przez to, że miałem różnie te talenty ustawione. Więc jak widzieliście w poprzednim odcinku, ten czas był tam 10 dni z hakiem, teraz mamy 9 dni i 2 godziny. A w przypadku specjalistów, drodzy widzowie, ja ich nie ustawiałem jakoś specjalnie, ale zobaczcie, też dość ten czas jest skrócony, nie? Dobrze, no i gdzieś tam jeszcze chyba zobaczcie, tak samo 8 dni, nawet, no, czy nie mam tyle akurat smoczych monet, ale zobaczcie, 8 dni, 6 godzin na potwory. Pięknie to zmalało, a było 10 dni. Także na potworach to najlepiej jest widoczne. I to wszystko, co właśnie wam pokazuję, te wszystkie zmiany, które tutaj są, też dzięki, drogi widzu, za to, że napisałeś, bo jest to też inspiracja do tego odcinka. W ogóle wam wszystkim dziękuję za to, że komentujecie, jesteście, że zostawiacie łapki w górę, że udostępniacie, bo to też pomaga tej serii się rozwijać. Więc moi drodzy, punkty talentu wy sobie możecie zawsze zresetować. Patrzcie, jakbym kliknął resetuj talenty, ja mam jeszcze 25 razy, mogę to zresetować. Teoretycznie mógłbym na tym odcinku to zresetować i jeszcze raz ustawić z wami, ale myślę, że wydłużyłoby to czas odcinka o jakieś pół godziny, a mogę wam po prostu pokazać tą metodę, jak ja to ustawiłem i tyle, tak? Zasada jest, moi drodzy, bardzo prosta. Wchodzimy w pierwszą zakładkę, na przykład taktyka bitewna. Dotyczy to wszystkich zakładek czterech w tym samym stopniu. Wchodzimy w pierwszą i najpierw klikacie sobie tutaj po jedyneczce, bo jak macie premium, klikniecie tutaj, to wam wszystkie punkty przyzna, a to nie o to chodzi. Zobaczcie, ja nawet nie mam tego tempa wszędzie ustalonego. Na środkowych, moi drodzy, zaraz wam wyjaśnię, dlaczego mam to tak ustawione. Za chwilę się wszystkiego dowiecie. Chodzi o to, że na środkowych klikacie po jednym, tak, żeby jak najdalej, to zależy, ile macie punktów. Bo też, drogi widzu, pamiętaj, że jest to zależne, na jakim poziomie masz bohatera. I jeśli masz bohatera na niższym poziomie niż mój, a wielu z was może tak mieć, masz na setnym poziomie na przykład bohatera, to wiadomo, że tak daleko w głąb nie pójdziesz jak ja, więc musisz to tak sobie rozplanować jakoś po swojemu. Zobaczcie, szedłem na maksa środkowymi, tak, aż do końca. Widzicie? Aż doszedłem do końca. I teraz, mając wtedy dużo punktów, no może jednak powinienem to, kurczę, zresetować, to byście widzieli. Dobra, dla widza. Postaram się, drogi widzu, szybko, bo myślę, że nie ogarniemy tego bez pokazania wam. Dobrze, więc jeśli ja mam, moi drodzy, 168 poziom bohatera, to jak widzicie, tych punktów talentu 1,27 tysiąca mam i muszę je zużyć. Zobaczcie. Klikamy po jednym, idąc do samego końca. Tak jak mówię, u ciebie ten poziom bohatera będzie niższy, no to wiadomo, że no, będziesz miał ograniczone te punkty. Ja też jeszcze będę bohatera starał się rozwijać. Nic cię nie interesuje, nie patrzysz na nic, po kolei lecisz z każdym w głąb. Nie analizujesz, po prostu po jedną, tylko musisz się skupić na tym, żeby na pewno raz kliknąć, żeby nie zmarnować dosłownie żadnego punktu, bo im masz niższy poziom bohatera, tym no, masz mniej tych punktów, więc musisz się bardziej skupić. Powoli lepiej to robić. Ja już postaram się to zrobić razem z wami i mieć to już tak na zawsze, już tego nie zmieniać. Bo jak to zmienię... A, teraz mogłem wam w sumie pokazać, jak się zmieniło. Dobra. Teoretycznie po resecie tych punktów mogę wam pokazać. Zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy, jakie mam tempo produkcji srebra. 395 tysięcy, a było ile? 510.
To już jest 200 tysięcy na godzinę różnicy srebra. Zobaczcie teraz na armię. No tu już trochę się zmieniło, ale macie dowód. Proszę bardzo, po resecie punktów talentu. Mogłem to od razu wam pokazać, ale nieważne. Reset punktów talentu, zobaczcie, 11 dni. Zgadza się, widzowie, widzicie? Jest 11 dni, w specjalistach zostało tam 10 dni, czyli też to wzrosło w specjalistach, tak? Akurat w specjalistach ten koszt może być mniejszy, bo ja go też w technologiach robiłem. Zobaczcie, że mimo wszystko w potworach się zrobiło o jeden dzień dłużej. Zgadza się, drogi widzu? Już nie będę ci na każdym przykładzie tu pokazywał, no siły nie mamy jak zbadać, wiesz o tym, że siły nie zbadamy. Także jak widzisz, różnica jest, to działa. Straciłem, jeśli można tak powiedzieć, zainwestowałem 29 punktów talentu, odblokowałem. Na razie z tego wychodzę, wchodzimy do przedniej taktyki bitewnej i robimy dokładnie tą samą sytuację, widzowie. Tylko jak widzicie, tu już jest sytuacja inna, bo no nie odblokujemy, no to po jednym trzeba niestety tutaj. Cyk, odblokowało się. Więc dopóki się da, to staracie się klikać na środku, jeżeli jesteście zmuszeni, tak jak w niektórych momentach, tak jak tutaj jesteście zmuszeni, no to niestety, drodzy widzowie, musicie te chociaż po jednym odblokować. No nic nie zrobicie. Widzicie, jak to działa? Tu nie wiem, czemu mi się siła jednostek strzeleckich nie odblokowała. Coś tu popsułem? A nie wiem czemu. To czasem też się wiesza, wiecie? Chyba, że to razy do drugiego poziomu? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale na razie może się coś zbagowało. Czasami tak jest, że się też coś baguje, więc miejcie to na uwadze, nie? Że to trzeba robić powoli. Tu jak widzicie też jesteście zmuszeni, żeby tempo szkolenia, nie, akurat tempo szkolenia nie tracicie. Tylko ja wam pokazuję to, w jaki sposób ja to ustawiam, tak? Żebyście też, proszę, o tym pamiętali, że no tutaj muszę, nie mam wyjścia. Pokazuję wam, jak ja to ustawiam, bo tak jak mówię, mimachiny oblężnicze nie są do niczego, widzowie, potrzebne, tak? Fortyfikacje też nie są mi potrzebne. Ktoś z widzów pytał, czemu ja mam mury miasta na tak niskim poziomie? No mam, widzowie, na niskim poziomie, ponieważ jakby ja mam cały czas tarczę pokoju i jakby no nie korzystam z tych murów miasta. Więc mogę sobie pozwolić, żeby mieć na niskim poziomie. Po prostu, wiecie, wszystkiego naraz się nie da. Tu jesteśmy zmuszeni. Niestety po jednym. Widzicie, się odblokowują. Wszędzie lecimy po jednym. Pilnujemy, żeby było po jednym. Żeby dosłownie żadnego punktu nie zmarnować. No i tu jest siła fortyfikacji, to już to olewam, nie? Dobra, no i wchodzimy sobie dalej w ekonomię. Ta ekonomia nam też tutaj będzie potrzebna. Robimy tą samą historię. Tak jak się da, idziemy środkiem. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, dlaczego tak. No jakby pokazuję to, bo faktycznie gdybym wam tego nie pokazał, to ciężko by wam było może ogarnąć, a też zrozumiecie, moi drodzy, jaka jest różnica. Widz właśnie zwrócił na to uwagę, także dziękuję ci, drogi widzu. Ja na to aż tak nie zwracałem uwagi, a faktycznie jest różnica spora i dzięki temu osiągniecie maksymalne jakby efekty. Tylko to jest oczywiście zależne od poziomu waszego bohatera. No więc jak możecie te punkty tutaj przeznaczyć, to już niestety zależy od waszego bohatera. Ale starajcie się w miarę możliwości w takiej kolejności zrobić. Tu jest tempo. Dobra, to niech będzie tak. I ostatnia rzecz to będą oczywiście krypty, archeologia. Idziemy w ten sam sposób, moi drodzy, po to, żeby środkowe odblokować. I tutaj jakby nie liczycie punktów, tylko skupiacie się na tym, żeby po jednym punkcie po prostu kliknąć, żeby nigdy nie kliknąć więcej niż raz. Bo to jest po prostu zmarnowany punkt. No jak już się wam kliknie, no to oby mi się nie kliknęło, widzowie. Ja jestem szkodnik, to może mi się kliknąć, ale oby mi się nie kliknęło. Tu jak widzicie, musicie kliknąć oba. Zawsze po jednym. Nie patrzycie, co nawet tutaj szkolicie, to was jakby nie interesuje, tylko patrzycie, żeby dojść do samego końca, nie? Tylko was interesuje dojście do samego końca. Jak widzicie, aż tak tych punktów mi nie ubyło tą metodą, ale zaczną mi ubywać. Dobra, tu jest tempo wytwarzania ekwipunku. Dobra, niech będzie też. Okej, i coś nam jeszcze zostało? Nie.
to mamy wszystko, widzicie, odblokowane, a jeszcze dużo punktów przed nami. I teraz wchodzimy w taktykę bitewną, której dojechaliśmy do samego końca. I teraz uwaga, widzowie, cały myk i cały kruczek polega na tym, abyście od końca te specjalizacje robili na maksa. Dlaczego? Zobaczcie, siła potworów na tym levelu najwyższym ma 85%. To jest dwa razy więcej niż siła potworów na początku. No postaram się wam to udowodnić. Znajdźmy siłę potworów. Gdzie tu jest pierwsza siła potworów jakaś? Skupiamy się w pierwszej kolejności na sile, zdrowie. O, tu jest pierwsza siła potworów. Zobacz, drogi widzu. Nawet 20%. No to 20-80% chyba sam rozumiesz, że różnica jest kolosalna. Więc w pierwszej kolejności tak. I teraz u mnie. Nie robię korpusu inżynierów, bo tak mówię, mnie nie interesują. Robimy sobie siłę potworów na maksa. I teraz punkty zaczynają schodzić. To trzeba obserwować teraz, jak te punkty schodzą, żeby rozdzielić. Szansa potworów na zadanie podwójnych obrażeń i jak najbardziej tak. Siła specjalistów ja nie robię, bo rzadko specjalistów, słuchajcie, biorę, no ale żeby rzadko biorę, no to ta szansa na podwójne obrażenia niech będzie. Gwardziści, moi drodzy, no to stuprocentowo, bo zobaczcie, gwardziści również będą mieli plus 80%. My to sobie nawet możemy zaraz potem porównać, ale zobaczcie, plus 85%, to jest niesamowite, nie? Więc od końca, zdrowie sobie możecie pominąć, jeżeli macie mniej punktów. Ja wiem, że to powinno iść w parze. Tempo marszu olewacie całkowicie. Tempo marszu was nie interesuje, to już sobie tam przyspieszycie. Machiny oblężnicze nie robię w moim przypadku. Tempo szkolenia potworów. No, ja bym sobie raczej tempo szkolenia ustawił, ale na razie, słuchajcie, nie będę widzowie tak rozdzielał tych punktów. Zostawię to sobie na koniec. Tempo szkolenia gwardzistów. A zobaczmy, jakie jest maksymalne. No to już jest 50. No więc na razie tempo szkolenia sobie też omijam. Celowo i świadomie. Znowu mamy siłę potworów, więc znowu potwory dajemy na maksa. To tutaj chyba była połowa. Tutaj było chyba, no 45%, no. Także połowa oczywiście to. I to nam się oczywiście będzie sumowało. No i co? Zostaje siła gwardzistów. Jeśli tu jest maks 45%, a jest, no to jeszcze to wykupię. I to by było wszystko tutaj. Oczywiście szansa jak najbardziej. Możecie też sobie tak klikać właśnie, jak wam teraz pokazałem. To już tam jak wam wygodnie, widzowie, się klika. Możecie sobie tak klikać, nie? I widzicie, ile procent wzrasta. Dobra. Jestem w połowie i to sobie zostawiam. Bo też nie chcę, słuchajcie, tych punktów źle wydać. Robię tą samą sytuację w przedniej taktyce bitewnej. Znowu olewam siłę fortyfikacji. Siła jednostek latających. Jak najbardziej na full. Jednostki latające i zdrowie. Oj, tu niepotrzebnie to zdrowie kliknąłem. Miało zdrowia nie być. Zobaczcie, 120%. 120%. Także jest mega. Chodzi o to, że inaczej nic się nie stanie, że to zdrowie kliknąłem, bo jeśli mi punkty zostaną, to jak najbardziej je tutaj spożytkuję. Siła jeźdźców, moi drodzy. Jak najbardziej klikamy na full i też zobaczcie, będzie ile? 120%. Siła piechoty. Też będzie 120%. Przepiękna sprawa, widzicie? Dlatego tą metodą warto, widzowie, to robić. Siła jednostek strzeleckich, również 120%. Zdrowie sobie pomijacie. Tak jak mówię, jeśli wam zostanie punktów, to zdrowie możecie sobie dodać. Tempo marszu to mnie nie interesuje. Machiny oblężnicze mnie nie interesują. Tempo szkolenia na razie sobie olewam. Zostaje siła fortyfikacji, olewam i znowu mamy siłę jednostek latających, tu będzie 45%, a nie 85%, widzowie, przepięknie. 85%, no to oczywiście tą siłę na maksa daje, no bo zobaczcie, jak ładnie nam to wzrasta. Siła jeźdźców, tego, że 85% to jest super, ale cały czas patrzę, jak mi ubywa tych punktów, aby te punkty też gdzieś na krypty rozdzielić. Pamiętajcie, żeby tu się nie zagalopować, bo też jest ważne z tymi kryptami. Dlatego to zdrowie na razie możecie sobie pominąć. Tą siłę jak najbardziej, tempo. I tu bym jeszcze, moi drodzy... Jeszcze jedna siła. O, ostatnia siła została.
Tutaj została nam ostatnia siła, także te punkty póki co na siłę i tutaj już będzie mniej, bo tu jest 45%, nie? Także widzicie różnicę. Oczywiście, że to się sumuje, bo ktoś zapyta, czy to się sumuje. Tak, drogi widzu, ta siła się sumuje. Natomiast zobacz, że zaczynasz od końca i wtedy... Jaki to ma cel? To może wyjaśnię ci najbardziej wprost, bo większość z nas robi to od początku. Robiąc to od końca, mając mniej punktów, bo zobacz, no załóżmy, że już byś więcej punktów nie miał czy nie miała, to idąc w ten sposób, jak ja to robię, jest to o wiele lepsza metoda, tak? Bo wykorzystujesz te najlepsze cechy. Zobaczcie, szansa na podwójną eksplorację krypty. Koszt eksploracji krypt. Akurat biorę koszt. Skuteczność eksploracji, no to też daje, bo to też nam jakby pomaga, zobaczcie, 30%. Skuteczność eksploracji krypt rzadkich. Ja tutaj nie robię żadnej smoły, moi drodzy. Ja tu tylko robię koszt i skuteczność, ale to też tylko te, jak widzicie, na samym końcu. Żadne tam zasięgi do krypt, mi to do niczego, widzowie, potrzebne tu nie jest. Żadne zasięgi do krypt, nie. Patrzę jeszcze, ile mam punktów. Wiem, że żadna produkcja smoły, to mnie tu nie interesuje. Ewentualnie tempo wytwarzania ekwipunku, ale tak rzadko ekwipunek wytwarzam, że nie. I znowuż skuteczność eksploracji krypt. To wam też daje to, że jeżeli kartera nie awansujecie, to zawsze tutaj wam to coś da. Ja ten koszt oczywiście, widzowie, też robię, bo to nie ma problemu. Także zobaczcie, te wszystkie krypty tu staram się robić. Cały czas obserwuję punkty, widzę, że jeszcze mnie dużo, dużo stać. Więc jeszcze mogę sobie na te krypty tutaj pozwolić. Jak widzicie, zasięgi nie robię, żadną smołę nie robię, doświadczenie w kryptach już mi nie jest potrzebne, nie robię. Według mnie to jest strata po prostu tych punktów na doświadczenie w kryptach, bo to wiecie, ile wy tego ile dostaniecie tego expa, to tak naprawdę... O, szansa? Jak najbardziej. Koszt eksploracji krypt? Jak najbardziej. Skuteczność jak najbardziej, przy czym pamiętajcie, że ta skuteczność już tutaj jest mniejsza. To będzie ile? 25%, także niestety. Niestety, widzowie, jak widzicie, nie jest to tak super dużo. Ale możemy to sobie zaznaczyć. Mam jeszcze 666 punktów. Diabelska liczba. Także to sobie, moi drodzy, jako skuteczność jeszcze robię. No, widzicie, tu już jest plus 10, także tu już jest strata troszeczkę. Więc dalej nie będziemy tego robili, tylko te od końca. Później, jak będę miał dużo punktów, dalej już nie idę, zresztą tu nawet nic już takiego nie mam. Szansa na podwójną eksplorację krypty, ewentualnie koszt. Tutaj jest też, ale to jak widzicie, tutaj jest poziom 15%, więc nie wiem, czy to będę odblokowywał. W sumie mogę odblokować, bo jeszcze mamy trochę tych punktów. Mamy trochę tych punktów. Pamiętajcie, że te punkty trzeba sensownie rozdzielić. No i co? Dodatkowe nie, skuteczność eksploracji nie, zasięg nie. O, na podwójną eksplorację krypty jak najbardziej, koszt jak najbardziej. Te na podwójną eksplorację krypty możecie zrobić. No i doświadczenie nie, dobra. I sobie kontrolujemy dalej, jeszcze raz w ekonomii sprawdzamy, co u mnie na przykład w ekonomii, widzowie, jest bardzo ważne. No to jest oczywiście tempo zbierania zasobów, bo chciałbym, żeby mój store zasoby zbierał poniżej 10 godzin. W tej chwili tego nie przetestujemy, widzowie, niestety, przykro mi. Ponieważ nie mamy kopalni do wioski do zbierania. Ja produkcję srebra, jak widzicie, sobie uruchamiam, dlatego ta produkcja srebra jest wysoka. Zasoby mnie nie interesują, żywność mnie nie interesuje, tempo zbierania zasobów również. Na razie budowę sobie tutaj też pomijam, bo na razie nic nie będę jeszcze budował. To też produkcja srebra w mieście. Widzicie, karawany oczywiście, jeżeli wam są do czegoś potrzebne i dużo używacie karawan, możecie, natomiast to nie jest według mnie cecha, która by była akurat aż tak istotna. Z żywnością u mnie też nie, to już każdy sobie sam indywidualnie, prawda, ustala. Tempo badań jak najbardziej będę chciał, widzowie, tutaj odblokować. Jak będę odblokowywał G7 już mam. Srebro daję na maksa. Jeszcze trochę punktów mi zostało, to pewnie w zdrowie. Żywność mnie nie interesuje, budowa, tempo zbierania zasobów. To damy tempo zbierania zasobów już wszędzie na maksa. Dobrze, z kryptami damy też na maksa i wtedy... I wtedy, moi drodzy, resztę przeznaczymy już może na zdrowie tej naszej armii, bo jak widzicie, mi zostały.
Tu jest jeszcze tempo zbierania zasobów, ale jak widzicie, tutaj już nie będzie za dużo, nie? Patrzcie, plus 40%, a tam było o wiele więcej. No dobra, to tam to srebro. No i to mi wystarczy. Wszystko na maksa. Idąc od końca, jeszcze raz zaglądam do krypt, żeby mieć pewność, czy tutaj wszystko, moi drodzy, mamy. Przeglądam sobie to na spokojnie. To trzeba, jak widzicie, na spokojnie. Tempo wytwarzania... A, jest tutaj szansa na podwójną eksplorację krypty. Przegapiłem, widzicie? Zdarzy się, widzowie, coś czasem przegapić. Okej. Zdarzy się coś przegapić. No, ale więcej nie widzę, żebym tutaj coś przegapił. Ekwipunek, zasięg. Tam smoła nas nie interesuje. Skuteczność. No, można by tutaj dodać 20 punktów skuteczności eksploracji krypty. Zobaczymy, czy wtedy, ale zobaczcie, to jest tylko plus 10%, także niewiele. Dobra, czyli jeśli chodzi tutaj o krypty, o ekonomię, mam wszystko, to jeszcze raz, widzowie, zaglądam tutaj. No i w tym momencie jak najbardziej zdrowie jednostek ladających sobie podbija. Bo zostały mi punkty, tak? Zobaczcie, plus 120%. Zdrowie jeźdźców tak samo wtedy możemy sobie podbić, bo mamy punkty, nie? W pierwszej kolejności siła. Ale skoro wiecie, skoro możemy podbić zdrowie, to dlaczego nie? No bo ja nie mam na co tych punktów wydać, a chcę je sensownie. Zobaczcie, 120%. Tempo marszu zostawiam. O, machiny oblężnicze, tempo szkolenia. No i tu sobie tempo szkolenia, widzowie, faktycznie zrobię, bo... Tempo szkolenia, moi drodzy, sobie faktycznie zrobię, no bo też ile można ciągle tych przyspieszeń stosować. Mamy Helenę od szkolenia, będę Helenę awansował, więc sobie symbolicznie po prostu, jak widzicie, tempo szkolenia sobie tylko tutaj po jednym zrobię o połowę. Przeglądam dalej, czy czegoś nie pominąłem. Zdrowie jednostek latających myślę, że jak najbardziej można tutaj dać. Jeszcze 85%. Oczywiście teraz te wyniki, widzowie, będą się troszkę różniły od moich poprzednich, bo tego zdrowia będzie więcej, więc też bierzcie pod uwagę, jak zobaczymy podsumowanie. I to dotyczy całego... wszystkich kapitanów niejako. Dobra. Czy tu jest jeszcze jakieś tempo? Tempo marszu nas nie interesuje. No można tempo szkolenia jeszcze tutaj sobie wbić. I zobaczymy jeszcze, moi drodzy, czy to się coś zmieniło. I zaraz wejdziemy jeszcze w ostatnią zakładkę. Już dalej nie wchodzimy, bo tutaj będzie marnowanie tych punktów. Jak widzicie, ubyło. Dobra. No i wchodzimy sobie, widzowie, jeszcze w tą zakładkę. Zobaczmy, czy tutaj coś pominęliśmy. Siła potworów. No to siłę specjalistów teoretycznie by można podnieść, natomiast jest mi trochę szkoda tych punktów. No to zdrowie gwardzistów jak najbardziej, bo to dotyczy wszystkich gwardzistów. Więc zobaczcie, zdrowie plus 85%. Tempo marszu nas nie interesuje. Tempo szkolenia potworów możemy sobie skrócić. Przy czym mamy przyspieszenia, więc to akurat nie jest istotne. Bardziej to... bardziej, widzowie, to zdrowie jest tutaj ważniejsze. Może zdrowie potworów tutaj sobie cykniemy, bo zdrowie potworów nam się przyda. No i zostaje nam 29 punktów. Tempo szkolenia gwardzistów wszystkich razem jak leci. Chociaż tu już za dużo nie jest, widzicie, to jest tylko 50%. Inżynierów nie używamy, specjalistów, no można by dodać, ale tutaj może szansa, o. Czasem używamy, no i zdrowie gwardzistów sobie tutaj dodamy i mamy wszystkie punkty rozdysponowane. Tak to zrobiłem, moi drodzy, każdy z was według siebie to zrobi, no ale zobaczmy ostatecznie, jak się te talenty zmieniły. Chyba krypty nam się nie zmieniły, ale widzę, że produkcja srebra nam się troszkę zmieniła na plus. Tak z pamięci pamiętam, że było 200 tam ileś 10%.
No co do siły, słuchajcie, siła na pewno nam nie zmalała, ogólnie rzecz mówiąc. Mogła tylko nam wzrosnąć, że to lepiej ustawiłem. Skuteczność eksploracji krypt, no też tak nie prze... wiecie, tak wszystko... Ale na pewno widzę, że więcej procent jest, jeśli chodzi o skuteczność. Zobaczcie, szansa na podwójną eksplorację krypty 20%. To jest bardzo duża szansa, to jest 1 do 5, moi drodzy. Także to jest bardzo duża szansa. Tempo szkolenia, no i zaraz sobie porównajmy, czy... No tutaj jakby ciężko nam odnośnie zdrowia czy siły, wiecie, to porównywać, ale najprościej sobie sprawdzić. Zobaczcie, widzowie, mamy w tej chwili 527 tysięcy srebra na godzinę. Jak miałem punkty talentu zresetowane, pamiętacie, było ile? 300 tysięcy, tak? Czyli zobaczcie, że nam się to praktycznie prawie że podwoiło. No nie patrzyłem na żywność, bo mówię, na żywność nie zwracałem uwagi. Nawet żywność bym powiedział, że nam zmalała troszkę w stosunku do tego, co miałem. Natomiast jak widzicie, z żywnością się spokojnie wyrabiam. Od żywności też jest dużo tych ubrań naszych kapitanów, którzy są w mieście, dlatego tą Aurorę też tutaj trzymam. Mimo że ona jest odbudowy, to pamiętajcie, że tutaj jest też produkcja srebra i żywności, nie? Ona ma te ubrania, także to dlatego też trzymam tego kapitana. Czy nam się zmienił, moi drodzy, w armii coś nam się zmieniło? No nawet bym powiedział, że czas szkolenia, jak widzicie, wzrósł leciutko, bo mniej tych punktów przyznałem na tempo szkolenia, a bardziej skupiłem się na sile i na zdrowiu tych potworów, czy zdrowiu wojska w ogóle, gwardzistów w tym momencie. Myślę, że ta decyzja była dobra, bo tak naprawdę, słuchajcie, te 11 godzin, to wiecie, w momencie, kiedy mamy w klanie tyle osób, które nam pomagają w szkoleniu, no to jakby wiecie, te parę godzin nie robi różnicy. Jestem trochę w plecy parę godzin i widzicie to z początkiem odcinka. Natomiast siła tych, powiedzmy, naszych, zobaczcie, jeżeli mamy gryfy bitewne 7, one mają siłę 34 tysiące, no to zobaczcie, jeśli siła nam się w ogóle tutaj, widzowie, patrzcie, siła plus, to są bonusy i widać je w każdym, że tak powiem, żołnierzu, tak? Koszt szkolenia nam zmalało łącznie o 71%, tak? Siła jest plus 1020%, zobaczcie, plus 1000% mamy jeszcze siły. Szansa na zadanie podwójnych obrażeń też wzrosła. Tam tempo marszu, tempo szkolenia, zobaczcie, 900%. I zdrowie mamy też prawie 1000%. Tu mamy 1000 siły, a zdrowia mamy 947% więcej zdrowia. Także jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw, widzowie, jak będzie wyglądał w tym momencie ten atak na starożytnego potwora, który niedługo się odbędzie, bo zobaczcie, tutaj jest to samo, 1000% siły, czyli to są te same cechy, tak? Zdrowie 95, no nie wszystkie może uruchomiłem, ale myślę, widzowie, że dość dobrze to rozpisałem, tak intuicyjnie jak u mnie to jest. Jeszcze na koniec wam pokażę, żebyście wszystko mogli zobaczyć, jak sobie to ustawiłem, ale generalnie powtórzę na koniec ideę tego, kiedy wchodzicie w punkty talentu, kiedy je sobie zresetujecie, to wszystkie idziecie po jednym do samego końca i od końca robicie siłę. Zobaczcie, szansa na zadanie podwójnych obrażeń, bo tu są najwyższe wartości na końcu. Nie róbcie tego od początku, znaczy siłą rzeczy musicie jechać od początku, żeby dojechać do końca. Nie da się inaczej, wiecie, o co chodzi, ale od początku nie ładujcie, tylko ładujcie od końca. Jak wam zostanie punktów, bo może ktoś z was ma wyższy poziom, tak, i się wam taka informacja przyda. Jeśli macie jeszcze wyższy poziom od mojego, to będziecie mieli jeszcze więcej punktów, no to oczywiście, że wtedy te tempo szkolenia, czy tam to już sobie wybieracie tak jak chcecie, tak? Ja raczej poszedłem, słuchajcie, z założenia bardzo prostego. Znacie moją teorię, jeśli chodzi o szkolenie wojsk. No są wyjątkowe przypadki, jak na przykład właśnie starożytny, gdzie te wojska na szybko się szkoli i się używa przyspieszeń. Natomiast większość przypadków, na przykład co do szkolenia w armii, ja robię tak, że wchodzę do gry, zlecam szkolenie, przyjaciele z klanu klikną mi pomoc, o czym ten, na przykład ten tempo szkolenia, ten czas szkolenia danej jednostki mi zmaleje z 10 dni na 5 dni, czy nawet na 4 dni. Wtedy te 4 dni sobie przyspieszam, oszczędzając bardzo dużo przyspieszeń i klikam ponownie szkolenie. Dlatego jakby ja, że stosuję taką metodę, taki kruczek, tempo szkolenia nie było dla mnie, widzowie, aż tak ważne. Rozumiecie, o co chodzi? Tym bardziej, że mamy Helenę, która to tempo nam przyspiesza. Ma Helena
Również przecież będziemy Helenę coraz to bardziej awansowali. Zobaczcie, widzowie, tutaj mamy Helenkę, która za to tempo odpowiada. Oczywiście to się wszystko łączy. Zobaczcie, tempo szkolenia jednostek 178%. To daje nam Helena, a Helenę będę levelował. Oczywiście, widzowie, to wszystko się łączy tutaj z Akademią. Już nie będę dzisiaj w tym odcinku pokazywał, jak to tutaj ustawić. No tutaj nie zresetujecie, niestety. To też musicie mieć uwagę, że na Akademii nie zresetujecie, ale zresetować możecie u kapitana. Natomiast ja u kapitana resetowałem. Druga opcja, oczywiście, jak przygotowywałem się do ranga roku, to też kombinowałem według tego, co jest mi potrzebne w danym momencie, tak? Co wiedziałem, że będę robił. Natomiast w tej chwili myślę, że ustawienie to w ten sposób, jak właśnie, bo to widz napisał dokładnie w komentarzu, także jeszcze raz serdecznie ci, widzu drogi, dziękuję za to. Myślę, że ta metoda ustawienia sprawia, że krypty będziesz otwierać bardzo sprawnie. Ja wam mogę nawet pokazać, że bez problemu otworzę kryptę 15 poziomu. No mówię, aż mnie kusi, żeby przetestować, ale to raczej, widzowie, nie będzie wykonalne. Ale sprawdźmy. Ile ja mam smoły? Bo chciałbym sprawdzić, jak to z kryptami wygląda. No nie mam smoły, nawet nie starczy mi na 20 maksymalnie. To nie ma co, to będzie w następnym odcinku, się gdzieś tam przekonacie, bo po zrywie starożytnych, widzowie, będę miał dużo smoły, także wtedy przetestujemy na krypcie 25 poziomu, przy czym ja mam coraz więcej takich zadań właśnie w triumfalnym wyzwaniu. No teraz tutaj chyba wszystkie misje prawie. No jeszcze wszystkich nie zrobiłem, jeszcze mam parę do zrobienia. Tutaj, jak widzicie, misji, natomiast w tym triumfalnym wyzwaniu coraz częściej mi wyskakują takie misje, żeby kryptę 25 poziomu otworzyć. Także no niestety ten poziom trudności wzrósł ze wzrostem wojsk. No nic z tym nie zrobimy. Chociaż troszkę jak bohatera podniosłem, to niestety tutaj też mi to wzrosło. Z tym też musicie się liczyć. No zawsze, także to nie wyklucza, widzowie, ten mój awans, już tak podsumowując kompletnie, żebyście mi tutaj też potem nie pisali, że głupoty gadam, bo to sobie wyjaśnijmy, że powiedziałem, że mi poziom trudności wzrósł, ponieważ osiągnąłem G7, to jest prawda, ale to też nie znaczy, że podniesienie mojego bohatera nie zwiększyło mi poziomu trudności. Niestety też zmieniło mi poziom trudności, co na przykład widzę w triumfalnym wyzwaniu i widzę to w zwykłych zadaniach. I tak jak jeszcze zobaczcie, tutaj te potwory mi się kompletnie nie zmieniły, tak? I to możemy obserwować, od którego cały czas mam 26. Miałem 140 poziom głównego bohatera. Były potwory 26 poziomu, mam 168, są 26 poziomu. To się tu nic nie zmieniło. Jedyna rzecz, jaka mi się zmieniła, być może wynika to też z mojego poziomu Cartera, którego troszkę awansowałem, że zaczęły mi się tu pojawiać jako codzienne zadania eksploruj kryptę 25 poziomu. Wcześniej takich zadań nie widziałem. Ale to jest jedyna taka rzecz, która mi się tutaj pojawiła. Jest ona wykonalna, gorzej troszkę z rzadkimi kryptami, bo nie mam kluczy do 25 poziomu, a średnio mi się chce, słuchajcie, 25 poziomu te twierdze niszczyć, bo one są troszkę jeszcze dla mnie za wymagające. Nie chcę po prostu wojska marnować. Także to tyle, jeśli chodzi o bohatera. Tak jak mówię, jeśli chodzi o dowód na to, co powiedziałem wcześniej, jak poziom trudności wzrósł, to za 7 godzin nagram dla was kolejny odcinek, który pojawi się na kanale już jutro i będzie to drugi odcinek ze zrywu starożytnych, ze starożytnego potwora, tak zwanego blaszaka, w którym pokażę wam swoje wyniki no na levelu już G7, to, bo poprzedni starożytny to był połowicznie, widzowie, na G7. To nie był całkowicie G7 robiony starożytny, bo dopiero po tym starożytnym szkoliłem armię. I poprzedni starożytny był lekkim niewypałem, bo tylko jednego starożytnego udało nam się jako klanowi, moi drodzy, pokonać. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, pokażę wam te wyniki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie, drogi widzu, pomocny. Także będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A my się widzimy w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!